Cześć, witajcie, jestem Myszko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3 Liberation na naszym kanale. Nagrywam to od razu po tamtym, patrzyłem, nagranie dźwiękowo według mnie jest dobrze. Ale z wami to trudno określić, bo ja słyszę dźwięk dobrze, na podglądzie mam go dobrze, na podsłuchu mam go dobrze, nawet aż za głośno, ale i tak wy to słyszycie słabo. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, nagrywam te dwa pod rząd. Myślę, że do końca tygodnia pocisnę teraz, czy jeszcze po tym nagram jeden. Tak w sensie tygodnia szkolnego, co nie, bo weekend to dla mnie jest pół biedy, ja wtedy mogę siąść normalnie, spokojnie i chcę nagrać, a tak to muszę na ostatnie chwile. Więc co, nagrywam dzisiaj odcinek za czwartek, jego sobie nagrywam w środę, po południu, jeżeli nie pojawi się ten na środę. Mam być jakieś słodko-gorzkie spotkanie w domu, więc zobaczymy, co to będzie po powrocie. Cutscenka się skończyła, no. Wejście do domu. Słodko-gorzkie spotkanie w domu. Pilna przysługa, pomóż zbiegłemu niewolnikowi dotrzeć w bezpieczne miejsce. Pewnie będziemy w stroju damy, mi się zdaje, bo to spotkanie w domu, no to z tą, no, z taką tą macochą, ojciec, wiecie. Właśnie, i tu sobie teraz nie ustaliłem nic. No nic, no. Boże, tak bym chciał już tego używać, jeszcze nie miałem szans, bo to kupiłem tą broń. Nie wiem, czy będę miał szansę już do końca gry finalnie. Papa, you're the face of death. What does the doctor say? Do not worry, ma chérie. It is only... Papa! Czemu się głos zmienił? My dear love, do not frown so. Between your worry and your stepmother's tonic, the malady... Hurts less than the cure. Ah. Oh, Jeanne. You were always so protective of that locket. I have always regretted. Evelyn, I am sorry for interrupting, but I need your assistance. It is urgent. Of course. I love you, Papa. Też tak umiem. There is a slave, George. I promised him safe passage to the north, but during his escape he was discovered by soldiers. He hides, but please, is there anything you can do with your business booming and your contacts in the bayou? Oui. I will get him to safety in utmost discretion. O, dama. Tutaj piękna idzie tu. Nie wiem, ja muszę iść na bagna w tym stroju, naprawdę. Może za to powinno być jakieś osiągnięcie. Czekaj, ma wyjść? Za rezydencją jesteśmy w jakichś wielkich podziemiach tej rezydencji, czy jak? Więc jest wyjście albo balkonem. No taką misję to raczej stroja zasynki. Nawet gra mi automatycznie go dała. Kurde, nie dacie mi się pobawić, pierdoły. Znowu się prawie zabiłem. Damą to już bym w ogóle nawet nie podskoczył. Zacznijmy już od tego. Chciałem powiedzieć, że damą to bym tego nie przeżył, ale po sekundzie tak sobie uznałem. Przecież damą to bym nawet nie podskoczył. Kurde, tak mnie kusi, bo to są nieraz widzę drogi fajne dla damy, typu drabina. Chociaż nawet nie wiem, czy drabiną się ona może wspiąć. Raczej może. Co nie widzę dla niej fajne drogi. Mam nawet specjalnie, zapłaciłem tam chyba 30 tysięcy tej waluty, zbierając wszystkie skrzynie z mapy tylko po to, żeby mieć dla pistolet kieszonkowy dla damy. O, tutaj jest na przykład wejście. Jedna, druga drabinka na daszek. O fuj, wskoczyłem prosto w żołnierzy. Mój debilizm czasem nie zna granic, tak oficjalnie mówiąc. Czasem odwalam coś tak tragicznie głupiego, że nie wiem, jak to przeszło. No tu widzę małą problematykę. Ha! Siema! No. Ah!
me. What? Hurry, they're closing in. They're closing in. George? Panie, czy można ze mną pobiec tędy? Jak nie, to i tak to nie jest duży problem, bo... Bo jesteście coś mocniejsi? Kurwa, strażnik idzie do nas. Jednak nie. Dobra, udało się chyba. Chyba? Jest. Udało się bez wykrycia. What are you? No one said anything about avenging angels or go. Find safety in the bayou. Jak ty umiem fajnie odbyć, też tak? Czekaj, czy ja tak mogę, a w lina? Nie, nie umiesz. Nie weź otwarty konflikt. No udało mi się to zrobić. Podróż do Bayou. Bayou. Nie wiem, kto te nazwy wymyśla. Uwaga Animusa o wspomnieniach. Pomimo złego stanu zdrowotnego ojca, Avelyn nie ustaje w poszukiwaniu człowieka występującego pod nazwiskiem Vasquez. Akurat to jest fajne, że mam takie, zanim gra się wczyta, muszę sobie przeczytać informacje. A przeklikać, że po prostu wie... Czemu to ja mam taki poziom poszukiwań? Czemu? Why? Chyba akurat to jest bezpieczny teren, więc to co mogę się udać. Na lajcie. Tam u góry byłby gościu, którego mógłbym zapłacić, żeby przestał. Dobra, chuj tam. Jak na główną drogą jestem u siebie. A u siebie rób jak u siebie. A u obcego na odpierdol. Się nic mi tam nie zrobi, czy go zabije, czy nie. Nic, zwracając, nic mi nie zrobi, czy go zabije, czy nie, jak i tak dostanę zaraz po dupie dosłownie. W sensie, nie wzrośnie mi poziom poszukiwania, więc nie ma to już dla mnie różnicy na ten moment. Liczę, że on opadnie, a jak nie, to będę musiał jakoś się gdzieś tu nabajał tam na dalszą stronę wyspy udać, żeby przekupić tych strażników. To są od razu głębokie bagna po metrze. A jedną rzecz muszę też powiedzieć. Szkoda, że Avelyn nie może nosić ciał, ale jednocześnie ma super broń. W sensie strzałki, takie te jedno, drugie. To jest naprawdę fajne. No, akurat nie byłam, to jakieś dziwnie mi pobiegło, ale... Zapasy dla rewolucji. Pomóż Hiszpanom zaopatrzyć rewolucjonistów. Who is this? George, a friend. We have a situation I'm hoping you'll help with.
Evelyn, a friend of yours is a friend of ours. But we've got a situation of our own brewing. Our Spanish friends want us to hand these supplies over to some... Friends, you say, przyjaciele, czemuś ziomkowy, bo... At the edge of the swamp. To tak mrozi. Patriots. Well, you know, from the north. Rebellion, upheaval, etc. A business opportunity by any other name. But for some reason, the Spanish soldiers keep trying to steal the supplies back. This sounds awfully familiar. You don't think... Oh, I try never to think. Się zgadza. Suppose George and I were to help you with your rogue Spanish soldier problem. Would your patriot friends escort him north? If they want more supplies, they'll accept. Good. Let's go. Śmieszny jest ta hop słuchawce. Nie wiem, czy wy je słyszycie. W sumie do teraz tego nie sprawdziłem. Jakoś zapomniałem o tym, ale... No. Mam nadzieję, że nie muszę iść z George'em. Taka fajna tratwa. A. A, fajnie, że ja o tym wiedziałem wcześniej. There's an outpost up ahead. Clear it before they see us. Kurwa, no jeszcze mi spadł cały mikrofon, no ja pierdolę. Załamanie nerwowe, level ja. No bij tu! Nie wiem, jak ty to zabiłaś, skoro... Nieważne, never mind, po prostu. Siema! Jest. Napierdalam te kółko oficjalnie, no. Na całym bajorze. Że ja nie wiem, czy spełnię w ogóle jakikolwiek warunek na 100% synchronizację. Tak ja nie mówiąc, bo nie mam nic z tych warunków. Czekajcie, ja tu muszę sekundę pomyśleć. Mm.
woda za mnie? Zrobiła. A nie, nie spełniłem żadnego warunku. Miałem nie pływać, nie to, nie stran, to i wszystko. Hopton. Enchanté. These are the goods? Everything the gouverneur promised. And a few bonus items from your friends in the bayou. Excellent. You weren't detected, I hope? Not by any who still breathes. Monsieur Hopton, how secret is your arrangement with our Spanish gouverneur? Any fool can see the Spanish want to keep the English out of their territory. Any sense why Spanish soldiers would be shooting at us? We did meet one man who didn't seem so keen on the arrangement. Contrary fellow. Vasquez, I think was his name? The company man is here. The what man? Monsieur Hopton, if you want your supplies to make it out of La Louisiane, additional security would be wise. May I suggest George accompany you? Certainly. If he's willing to fight, the Patriot cause will be glad to have him. I will fight for you, sir. Over any cause. Be careful, Monsieur Hopton. I hope to see you again. Monsieur Roussillon and I value your business. I will. The, Patriots value your support. Ta rozmowa przebiegła trochę niezręcznie. Aveline i dyskrecja to rzeczy nieistniejące. 25% cywilizacji, nie zrobiłem nic. Chyba chodźmy pod tą karteczkę od Mamuni. Chcę wrócić do nowego Ralanu. Oczywiście pół mapy przebiec. Jednej rzeczy też mi tu jeszcze brakuje, szybka podróż. Jakakolwiek. O, dwóch nie mam punktów. Walić. No jeszcze chyba nigdy nie wracają, bo tam mam nic nieodkrytego. Ale dobra, biegniemy. Raczej zdążymy w tym odcinku, znalajcie. Te bajoły ma jedną też wadę, to taką naprawdę wielką. Trudno jeszcze tu odnaleźć. Tutaj jest takie punkty, których nie idzie przejść po prostu, ponieważ nie idzie. Jakby to było tylko bagno, to ja bym oficjalnie się poddał. A tak szczerze mówiąc, oficjalnie bym się poddał. Co nie? W momencie, gdyby to było same bagno po prostu z asasynem, bo tutaj jest tak trudne do łażenia, w sensie to po prostu tak nieprzemyślane pod praktyce każdym względem bagno, że niestety, że trudno jeszcze tu odnaleźć wszystko w ogóle. Jak to ja te kartki wcześniej pomijałem? Jak ja to wcześniej pomijałem, gdy przeszedłem całe bagno? Jest w praktyce obok miejscówki naszych przyjaciół. Jest za nią. I tutaj też byłem. Dwukrotnie. I myślałem, że tu będzie głęboka woda. Zdziwienie takie. To jest głęboka woda. Na razie jest dobrze. Zostało nam 30 metrów i jeszcze nigdzie się nie zablokowałem podczas tego biegania. Idealnie. Ej, tak szczerze, oficjalnie jeszcze nigdy się nie zablokowałem. Jeszcze nigdy. Podczas tego przejścia się nigdzie nie zablokowałem. Teraz dobrze powiedziane. Uwaga na temat animusa tutaj może będzie? Tak bym liczył. No dobra, tutaj będziemy już kończyć. Więc co? Małotko to byłoby na tyle już w tym odcinku. Jak zwykle poziom poszukiwania to jest wysoki, ale to jak wiecie, w kolejnym będziemy dalej kontynuować fabułę. No, co ja mam mówić. Teraz mamy już na oko, bo 70% jak zaczynałem poprzedni odcinek, to teraz już jest pewnie koło 78-80%. O, jak widzicie, timer stary, dobry z Ikei już dzwoni, który się średnio raz dziennie resetuje, ale to już tylko drobny szkopuł.
I czemu teraz tu jest w praktyce 0 patroli, a wcześniej było ich 9 plutony? Na czerwono żeś mnie wykrył, będziesz mnie gonił, kurwi kleszczu. Już nic nie znajdziesz. Dobra, kończymy tu. Tak. Kończymy tutaj. Kawałek tu mamy do przebiegnięcia na początek kolejnego odcinka. Więc co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Riczko, należy się bawić mu się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3 Liberation na naszym kanale. Pa, pa!